Witam serdecznie media, witam serdecznie przede wszystkim mieszkańców miasta Bełchatowa. Na dzisiejszym briefingu zorganizowanym przez kandydata na prezydenta miasta Bełchatowa Grzegorza Gryczkę jest ze mną również wieloletni pracownik, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pani Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz, osoba, która swoją wiedzą, swoim doświadczeniem na terenie miasta Bełchatowa i powiatu bełchatowskiego jest zauważona jako pracownik, która wiele swojej pracy i energii wkładała właśnie w ten obszar pomocy społecznej. Obszar, na który oczekują rzesze ludzi, którzy potrzebują pomocy w zakresie chociażby funkcjonowania społecznego. Drodzy Państwo, wyszliśmy tutaj z pewnymi propozycjami dla mieszkańców miasta Bełchatowa. Z jednej strony widząc właśnie problem i komunikacyjny, i infrastrukturalny, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tak zwanego MOPS-u, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wiemy doskonale, że dzisiaj MOPS funkcjonuje w dwóch różnych obiektach. Ta komunikacja i te miejsca, które w jakiś sposób utrudniają osobom bardzo często starszym i potrzebującym pomocy w dotarciu do odpowiednich informacji, dotarciu do miejsca, które jest konkretne, które jest w stanie poprzez swoją działalność wesprzeć i rozwiązywać ich problemy. Z drugiej strony zaś widzimy również, w jakich warunkach funkcjonują organizacje pozarządowe na terenie miasta Bełchatowa i powiatu bełchatowskiego. Bardzo często funkcjonują w jakichś małych pomieszczeniach. Bardzo często również siedzibami są mieszkania prywatne. Bardzo często widzimy również problemy z tym, aby w jakiś taki sposób zorganizowany i w warunkach godnych spotkać się i chociażby odbyć walne zgromadzenie. Przypominam, że na terenie miasta Bełchatowa funkcjonuje oficjalnie 200 organizacji pozarządowych. Jest to ogromna ilość, oczywiście nie wszyscy działają prężnie, ale są organizacje, które wnoszą bardzo wiele w życie społeczne miasta Bełchatowa i trzeba to docenić. I mamy pewne rozwiązania, które myślę przyczynią się do większych możliwości współpracy z miastem i większej możliwości działania na rzecz mieszkańców miasta Bełchatowa. Ten miejsce, które tutaj jest, w którym się tutaj spotykamy, nie jest przypadkowe. Za naszymi plecami jest duży plac administrowany przez PGM. Własnością również tego placu jest, właścicielem tego placu jest właśnie PGM. Jest to ponad hektar powierzchni. Proponujemy pewne rozwiązania, ale zanim do tego dojdę, poproszę panią Elę Zbonikowską-Goździewicz o kilka słów w kontekście właśnie pomocy społecznej w Bełchatowie. Chodzi nam, proszę państwa, przede wszystkim o szybszą i skuteczniejszą pomoc osobom, które rzeczywiście są w kryzysie. Każdy z nas, praktycznie od urodzenia do późnej starości, ma różne fazy, w różnych fazach swojego życia przechodzi sytuacje kryzysowe. Są osoby, które bardzo łatwo sobie z tym radzą, ale duża część osób, a szczególnie osoby starsze, niestety nie potrafią sobie poradzić. Natomiast rozproszenie jednostek pomocy społecznej na terenie miasta, rozproszenie zespołów miejskiego ośrodka jest ogromne. Nikt z nas nie chciałby, jeżeli przechodziłby kryzys, przychodzić do kilku osób, pytać, gdzie mogę zyskać taką pomoc, gdzie są osoby, które mogą mi pomóc. Jest odsyłany do różnych miejsc. Chciałby iść do jednego miejsca, otrzymać konkretną informację i w tym samym miejscu otrzymać pomoc, a nie chodzić po mieście i szukać, pukać do drzwi, pukać do ludzi i zastanawiać się, gdzie może się udać. Chcielibyśmy, aby powstało Centrum Usług Społecznych, które będzie skupiało i wszystkie zespoły Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w jednym miejscu, jak i przede wszystkim, żeby były też pomieszczenia i informacja odnośnie działalności organizacji pozarządowych. I te organizacje, które wyraziłyby wolę współdziałania, żeby znalazły tutaj swoje miejsce. Na pewno taki sposób w znaczny sposób ukróciłby poszukiwanie przez osoby skutecznej pomocy dla siebie. Przychodzą w jedno miejsce i tam mają wszystko. I o to nam przede wszystkim chodzi. Nie może być tak, że wtedy, kiedy chcę znaleźć skuteczną pomoc, żeby ktoś mi pomógł,
przechodzę przez różne budynki, przez różnych ludzi. Muszę o swoim życiu, o tych najbardziej intymnych, bolących mnie sprawach opowiadać wielu osobom, aby dotrzeć do tego właściwego punktu. Istotnym jest, aby rzeczywiście osoby mogły przyjść w jedno miejsce i tutaj znaleźć wszystko tego, czego oczekują. Współpraca natomiast jednostek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i powiatowych też jednostek z takim jednym centrum, centrum i informacyjnym, i centrum udzielającym pomocy, jest przede wszystkim tutaj podstawowym zadaniem. Nowoczesne centrum, które mogłoby się mieścić właśnie tutaj w tym miejscu, gdzie miasto posiada teren, na którym można by było wybudować właściwy obiekt, który spełniałby wszystkie wymogi naszego społeczeństwa pod względem zabezpieczenia społecznego. Szanowni Państwo, krótko mówiąc, dziękuję Pani Eli za te słowa. Na tym terenie, za naszymi plecami, powstanie Miejskie Centrum Pomocy Społecznej, w ramach którego będzie funkcjonował MOPS w jednym budynku, w ramach którego będzie funkcjonowało miejsce, gdzie organizacje pozarządowe będą mogły bezpłatnie skorzystać z pomieszczeń, z sal konferencyjnych, gdzie będą mogły przetrzymywać swoje dokumenty, gdzie będą mieli dla siebie swoje miejsce. Nie będzie potrzeby już wynajmowania metra kwadratowego w miejscach prywatnych, czy w domach prywatnych, po to, aby zarejestrować swoją działalność organizacyjną. Drodzy Państwo, w tym jest jeszcze jedna rzecz, bardzo istotna. Doskonale wiemy, jak wygląda w tej chwili miejsce w centrum miasta, przy Rakówce, zaraz przy tak zwanym bloku Odra. Mamy tam, mogę użyć tego słowa, wstrętne baraki, które straszą w XXI wieku, które są w tej chwili w bardzo złym stanie, gdzie przebywają ludzie w niegodnych warunkach. Tutaj na tym placu również powstanie schronisko dla bezdomnych, czyli te miejsce, które w tej chwili tam funkcjonuje, zostanie z tych baraków wyczyszczone, a te organizacje, które tam funkcjonują, będą funkcjonowały właśnie w tym miejscu. Te miejsce, które po tych brzydkich barakach powstanie do dyspozycji, jako pierwsze miejsce na liście będzie do rozpatrzenia przez prezydenta miasta Bełchatowa na miejsce stworzenia parku wodnego z miejską plażą. To jest właśnie to miejsce, gdzie centrum miasta, gdzie takie obiekty powinny powstawać wśród mieszkańców Bełchatowa, wśród bloków, gdzie mieszka spora ilość naszych bełchatowian. Koniec z kąpielą w fontannie miejskiej. Tam powstanie wspaniały obiekt, z którego będą się cieszyć mieszkańcy Bełchatowa. Drodzy Państwo, tutaj już zdaję sobie z tego sprawę również, że jesteśmy również po rozmowach. Byłaby zainteresowana organizacja, która by poprowadziła spółdzielnię socjalną. Być może to będzie ta organizacja, która pomoże w wprowadzeniu tego obiektu. Wiem doskonale, pewnie takie pytanie Państwu się na usta nasuwa, a co po budynku Energoinżu? Drodzy Państwo, w tym budynku tak czy inaczej MOPS by się nie zmieścił. Żeby go dostosować do tych oczekiwań i możliwości i standardów, należy kolejne 1,5 miliona około w ten budynek zainwestować. Ale mamy na to rozwiązanie. Widzimy problem wśród dzieci, młodzieży z narastającą otyłością, widzimy problem z wadą postawy, widzimy również problem z dostępnością do usług rehabilitacyjnych osób starszych, dojrzałych. Powstanie tam Miejskie Centrum Rehabilitacji. Dotowane czy grantowane, to jest wszystko do przemyślenia, tak aby mieszkańcy Bełchatowa mogli skorzystać bezpłatnie z usług rehabilitacyjnych, jeżeli taka konieczność będzie potrzebna. Proszę się zapisać się w jakimś tam ośrodku naszym bełchatowskim na rehabilitację. Ile Państwo czekacie? Po pół roku. Nie może tak być. W Bełchatowie jest coraz więcej osób starszych i potrzebują pomocy. W związku z tym nasze pomysły nie są wyssane z palca. To są pomysły przemyślane i koncepcyjne. Dlatego zachęcam do poparcia tych propozycji i do głosowania oczywiście na nas. W chwilę nie jestem w stanie powiedzieć, bo byłbym nieodpowiedzialnym tu samorządowcem, gdybym już dzisiaj powiedział, że koszt takiego budynku byłby tyle czy tyle. To jest obiekt, który zarządza w tej chwili PGM. Tutaj jest ponad hektar terenu. To też są jakieś koszty dla spółki, która w tej chwili kiepsko wszędzie. Nie jestem w stanie z pełną odpowiedzialnością, nie chciałbym tutaj mówić na temat kosztów, ale jestem przekonany, że w kontekście tego zapotrzebowania mieszkańców, Bełchatów na to będzie stać, a Bełchatowie na to zasługują po prostu.